Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Aleksandra Wojciechowicz. Podjęłam wyzwanie 100 filmów, 100 dni. Inspiracją jest dla mnie jeden z wykładów Marcina Osmana, który próbował udowodnić publiczności, że jest to najlepszy i najwłaściwszy sposób poprawienia jakości swoich nagrań i rozwoju swojego biznesu online. Postanowiłam sprawdzić. Podjęłam to wyzwanie. Jestem na początku mojej drogi, ale pod koniec na pewno nagram filmik też podsumowujący to, czy rzeczywiście rozwinęłam się, czy łatwiej mi jest występować przed kamerą, czy obyłam się z kamerą. I opowiem Wam coś wtedy na ten temat. Tymczasem na razie jestem na początku drogi. 15 dzień grudnia, niedziela 2019 roku. Wczoraj nagrałam film o kulturze żywego słowa i zarecytowałam wiersz z pamięci. I dzisiaj też zarecytuję wiersz z pamięci, dlatego że kocham poezję. Wzbogacam swoje wnętrze poezją, także literaturą. I dzisiaj powiem o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, który towarzyszy mi właściwie od szkoły podstawowej, i jego żonie Barbarze. Dlatego, że w mojej pracy coachingowej pracuję z kobietami nie tylko w ich rozwoju osobistym i duchowym, ale również pomagam albo pracuję z dziewczynami w budowaniu trwałych, satysfakcjonujących związków z mężczyznami. I tym moim przesłaniem jest to, żeby nie obalać mitu miłości romantycznej, ale po prostu się jej nauczyć, dlatego że mężczyzna jest kimś innym i kobieta jest kimś innym. I wrzucanie nas do jednego worka ostatecznie tworzy jakąś przyjaźń albo odpycha nawet nas czasami od siebie. Ale to nie na ten filmik. Dzisiaj bardziej jest o Barbarze i Kamilu. O tym, że oni właśnie w tej miłości romantycznej stworzyli pewnego rodzaju brand, który zapisał się w historii literatury, a nawet w historii Polski. Bo jak wiemy, obydwoje zginęli w Powstaniu Warszawskim. Ja do tego filmu również dołączę taki krótki filmik z cmentarza przy jego grobie, który nagrałam jakiś czas temu. Nie publikowałam go, no bo nie wydawał się na temat i też byłam tam bardzo zmęczona po podróży. Więc przepraszam Was też za jakość, ale myślę, że możecie być zaciekawieni również tym filmikiem, więc dołączę go tutaj do tego filmu. Moim takim najważniejszym przesłaniem tego filmu, który chciałabym Wam dać, może tak zatytułuję ten filmik nawet, to jest to, że brand to nie jest Twoje ładne zdjęcie, jakieś profesjonalne nawet najbardziej zdjęcie, tylko Twój brand to jest Twoja historia. Że brand to jest Twoja historia. To jest Twoja autentyczna historia. I jeszcze jedno bym chciała powiedzieć dla kobiet. Że właśnie dlatego na tej drodze rozwoju duchowego, również rozwoju osobistego, i to mówię szczególnie dla kobiet, bo jest różnica między mężczyzną a kobietą, nie jest ważny Twój cel życiowy,
to, dokąd ty idziesz, ale może jeszcze ważniejsze jest to, skąd ty idziesz. Najważniejsze jest twoje wnętrze, twój start. Bo brand to twoja historia. Ok, uwaga, będę teraz recytować wiersz. Myślę, że Krzysztof Kamil Baczyński ucieszyłby się, gdyż pisał swoje wiersze właśnie po to, aby po latach ludzie recytowali jego wiersze, aby żyli jego poezją, aby ona wciąż żyła. Krzysztof Kamil Baczyński, ten czas. Miła moja kochana, taki to mroczny czas, tak już dawno ciemna noc, a bez gwiazd, po której drzew upiory wydarte ziemi drżą, smutne nieba nad nami, jak krzyż złamanych rąk. Głowy dudnią po ziemi, noce schodzą do dnia. Dni do nocy odchodzą, nie łodzie, trumny rodzą. Odchodzi czas we snach. A serca? Takich mało, a usta tyle ich. My sami tacy mali krok jeszcze przejdziemy w mit. My sami takie chmurki u skrzyżowania dróg, gdzie armaty stuleci, krzyż, a na nim Bóg. Te sznury. Czy z szubienic? Długie, na końcu dzwon. Chyba dzwon przestrzeni. I taka słabość rąk. I ulatuje, słyszę. Ta moc, jak piasek w szkle zegarów starodawnych. Budzimy się we śnie, bez głosu, bez mocy, i słychać dudni sznur okutych maszyn burzy. Niebo krwawe, do róży podobne, leży na nas jak pokolenie gór. Jest cisza. Łamanych czaszek trzask i wiatr zahuczy czasem i wiek przywali głazem. Nie stanie naszych serc, taki to mroczny czas. Nie mam dziś selfie ze sobą, zapomniałam, więc trzymam aparat. No dotarłam na grób Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nie było to proste, bo okazało się, że wcale nie leży na Powązkach, w tym głównym cmentarzu, tylko on leży na cmentarzu wojskowym, więc musiałam przejechać się autobusem dodatkowo. No i nie było łatwo, ale cieszę się, że dotarłam. Leży pochowany w jednym grobie ze swoją żoną Barbarą. Jego żona zginęła również w Powstaniu Warszawskim. Ponoć była w ciąży, nie wiadomo nawet, czy on o tym wiedział. Ona zginęła od jakiegoś wybuchu, w którym część szkła uderzyła ją w głowę i ona ponoć konała jakiś czas, kilka dni nawet, miała jakąś operację tam zrobioną, ale niestety nie przeżyła. A Kamil zginął w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Dostał kulą snajpera gdzieś tu na dołki i zginął na miejscu. Ponoć jak żołnierze się zbiegli, żeby zabrać jego ciało, ktoś zapytał, kto to był, dlatego że było takie uniesienie, że Krzysztof Kamil Baczyński zginął. Ktoś krzyknął, że jak to nie wiesz, przecież to był polski słowacki. Że to był słowacki. To prawda, to jest taki największy polski poeta, jakoś rozumiem go, czytając jego wiersze, te słowa, które tworzył, wyjątkowo mnie w życiu dotykały.
Może taka jestem, tak jak ten tekst, że rzeczywistość się nakrzywi, jeśli wierzymy. Tak, rzeczywistość się do nas nakrzywi, jeśli tylko mamy wiarę. Pozdrawiam z Warszawy, z grobu, z cmentarza przy grobie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pa!